Witam z tej strony, Kaciasławo, to jest kolejny odcinek z Wolfensteina. Jedyną rzeczą, tak wam trochę już na marginesie powiem, jedyną rzeczą, którą zmieniłem w tym Wolfensteinie na aktualny czas, to jest zmiana... To jest zmiana... tego fałsynka, naszej synchronizacji plenowej. Jest to spowodowane tym, że nie chcę... jak to powiedzieć, nie chcę, żeby mi ograniczało FPS w rozgrywce, znaczy do 60 FPS nie chcę, żeby to ograniczało. I dzięki temu, wiecie, zdobędę troszkę więcej FPS dla rozgrywki zwykłej. Oj. Czekajmy. Musimy się chować, wiecie, albo mi się... Tak. Tak. Widzę, że się wszystko nagrywa dobrze. Nic się nie zmieniło. Z dźwiękiem. No ojojojojoj. Mam nadzieję, że wam nie przeszkadza to, że na przykład nie mam... 480. Coś ostatnio zauważyłem podczas sprawdzania, czy się wszystko nagrało dobrze, bo wiecie, mam mało miejsca, więc co jakiś czas usuwam sobie nagrane. Nawet po wyrenderowaniu nie usuwam, tylko po właśnie wrzuceniu. Więc co jakiś czas usuwam, no właśnie sprawdzając, teraz sprawdzając, jak się nagrało. Znaczy jak się nagrało i wyrenderowało, czy jest wszystko ok, to zobaczyłem właśnie, że nie ma, że automatycznie ustala się nasz 360p Wolfenstein plus nie ma rozdzielczości 480p. Ech, nie E, tylko A. Wow, przepraszam was bardzo, jeżeli słyszycie echo, ale głośniki włączone mam. Zapomniałem o głośnikach. Dobra. Nic nie ma? Ale coś będzie. Chciałem, że coś będzie jeszcze. Nie wiem. O, i znowu. Dobra. Gdzie jesteś, mój żołnierz ukochany? Który... tak, żołnierz ukochany w Polsce rosną bociany, pitka i kiełbasa. Nie, przypomniała mi się piosenka z Miodowych Lat. Jak wymyślali nowy hymn dla Polski. Myśleli, że to jest dla Polski, a myśleli tak naprawdę dla swojego przeciwnika, zwycięzcy drugiej albo trzeciej ligi szóstek. No wiecie, amatorskie kluby, nasze amatorskie granie w piłkę, właśnie takie kluby liga szóstek to jest po prostu liga sześcioosobowych drużyn. Na tym to polega. No tak się właśnie z tego śmieję. Ale jedną rzeczą, to już wam powiem na Brunaderze, jest jedna rzecz, która jest ciekawa. Znaczy dziwna i ciekawa. Pierwszy raz ją widzę. Znaczy pierwszy raz taka rzecz będzie występował. Nie, pierwszy raz taka rzecz występuje. O. Jeszcze nie. Dobra. Do środka do zachodniego śródmieścia. Naszą misją nienawidzę tego ładowania. Żeby nie było, nienawidzę ładowania tylko dlatego, że dom oficera. Cele mapy. Gdzie jest ten wiatr? Dobra, już zróbmy ten wywiad.
Albo nie, wróćmy, jednak będziemy wracać. To ja zaraz do was wrócę, jak przejdziemy z powrotem do Zachodniego Śródmieścia. Wróć naturalnie, miałem na myśli Wschodnie Śródmieście. Jest to spowodowane tym, że nie chciałem już ekranu ładowania wam pokazywać, a mam do roboty. Mam do roboty właśnie tu się do tego, żeby zdobyć tę większą ilość złota. Są te spory. Okej, jeszcze był tam chyba jeden. Zgin. Przepadnij, maro nieczysta. W ogóle przechodzimy dzisiaj sobie. Tak naprawdę dzisiaj, bo całego przyszedłem. Dzisiaj, nasz resztę całego. Przechodziłem Alana Wake'a. To jest ten horror taki. Gra przygodowo. Gra przygodowa w klimacie horroru, czy coś takiego. Przechodziłem sobie fajny schemat samej rozgrywki. Oczywiście. Nasz schemat. Nie będę wam spoilerował ani nic, bo to gra, wiecie. Jeszcze może by to chciał nagrać czy coś. Ale chodzi o to, że tam nie ma jakby jako tako rozdziałów. Tam są na przykład odcinki. I na przykład kończy się pierwsza część tam gry. No i ten. Oj, przepraszam was bardzo. Teraz do was wrócę. Już jestem. Przepraszam was bardzo, że rozmawiam z tym Pawłem Czernym. Bez waszego udziału, ale sprawdzić chciałem dźwięk sobie i musiałem z kimś porozmawiać. You won't believe how much writing the Fool Society left. Of course, apparently, I get to translate all of it. The feral creatures you saw at the underground base are the Gemein. Sniffers, as the Nazi guards call them. They are the result of experimentation with the Fool portal. They sniff out black sun energy. The Nazis use them to locate the purest of the manufactured crystals. Oj. Znowu za chwilę wraca. Dobra, już jestem. Chodzi o to, że mi dźwięk psuje się w słuchawkach. No i po prostu przez słuchawki nie mogę. No, poprawiałem słuchawki, bałem się, że znowu coś zepsuję. No i nie chciałem tego po drugim na nagraniu robić, tak więc przerywałem. Dobra. Kontynuujemy naszą rozgrywkę teraz. Mapa. Cele. Pierwszy cel dom oficera, potem będzie szpital. Dobra, biegniemy do tego domu oficera. No, domu nazistowskiego oficera, niemieckiego oficera, jak to można nazwać. W ogóle, ostatnimi czasy, wiecie, pewnie kojarzycie, jest taki serial Halo Hans. Jest to mieszanina Alo Alo oraz naszego Hansa Klossa, czyli Stawki Większej Niż Życie. Powiem wam szczerze, polecam wam obejrzeć sobie serial właśnie Alo Alo. Jest to najlepszy serial pod słońcem według mnie, drugowojenny. Jeżeli chodzi o komedię, jest to komediowy serial. Dzieje się w małej kawiarence. W kawiarence we Francji. No i chodzi o to, że właściciel kawiarenki, zmuszany zarówno przez Niemców, jak i przez ruch oporu do współpracy z nimi. Tak więc i współpracując z Niemcami w czasie II wojny światowej, można było narazić się na rozstrzelanie przez ruch oporu, ponieważ mogli was nazwać kolaborantami. A jeżeli chodzi o A tak samo rozstrzelani mogliście zostać przez nazistów,
Z racji takiej, że współpracowaliście z Ruchem Oporu. No i takie, wiecie, takie dziwne rzeczy tam występowały. Bardzo fajny serial. Polecam wam obejrzeć go sobie. Dość stary, lat 90. jest. Ja go jeszcze pamiętam z czasów, gdy byłem małym dzieckiem, aż małym dzieckiem, no. Chodziłem do podstawówki, do gimnazjum, leciał wtedy w telewizji polskiej. Teraz ostatnio leciał na Pulsie. Pulsie bądź TV4, jakoś tak? Czy tam TV6? No i też można go w sieci. Oczywiście nie polecam, znaczy nie polecam. Nie mówię, że to jest coś fajnego, ale można go w sieci też obejrzeć za darmo. Dobra. Aha, schemat woalu. Naszym medalionu tu jest z woalem. Jeżeli chodzi o po... Znaczy nie, żeby nie było. Oglądanie w sieci nie jest czymś, wiecie, złym, bo tak naprawdę nie płacimy za... Patrząc w tej... Oglądając w telewizji nie płacimy za oglądanie. Oczywiście nie liczymy reklam telewizyjnych, które są oczywiście naturalną zapłatą dla telewizji, bo mają przychody z reklam, ale... Dobra, to jest winda, ale ona chyba później będzie używana. No ale chodzi o sam fakt, wiecie, nie płacicie za to, tylko oczywiście zarabia, jeżeli ktoś oczywiście wrzuca to na przykład na YouTube i włącza zarabianie na reklamach, to wtedy zarabia taka osoba, która nie powinna, no i jest to minusem dla telewizji, jak właśnie się działo przez długi czas z miodowymi latami. Wiecie, co ludzie wrzucili miodowe lata, bo nie było w ogóle nigdzie w sieci do obejrzenia, a telewizja Polsat rzadko puszczała tak naprawdę miodowe lata w TV. No co ludzie wrzucili do sieci miodowe lata? Ponumerowane w kolejności odcinków, a nie w nazwami odcinków. No to telewizja Polska i Polsat. Oj, zginąłem. Z powodu gadania. Telewizja Polsat im usuwała. Znaczy nam te, mi też, bo ja też oglądałem miodowe lata. No ale ostatnimi czasy Polsat się, tak w cudzysłowie można powiedzieć, zrehabilitował, ponieważ jest teraz możliwość oglądania miodowych lat na ich tym takim programie do przeglądania, wiecie, seriali i Ipla. Jest też plusem to, że można zobaczyć sobie to bez reklam. Pewnym sposobem. Podejrzewam, że kojarzycie kod i to jest odtwarzacz MB. No taki młyn multimedialny, tak coś tam można nazwać. No i dzięki temu można oglądać seriale, które na przykład są, wiecie, z reklamami. Możecie oglądać sobie bez reklam. Tak, pewnie mi zablokują film za to. Ale dobra, no chodzi o sam fakt. No i dzięki temu zyskujecie, znaczy zyskujecie, dzięki temu też możecie, wiecie, oglądać. Ale dobra, no i tak samo też było robione przez jakiś czas ze Świętą Wojną. Polski serial komediowy z telewizji polskiej. Jest to wcale nie serial na temat, wiecie, meczy Krakowi z Wisłą, tylko chodzi tutaj o Świętą Wojnę pomiędzy Śląskiem a Warszawą ogólnie. Pomiędzy Hannesami a Gorolami, coś takiego na tym, czy o Świętą Wojnę, znaczy, tak można nazwać, albo o Świętą Wojnę głównego bohatera, czyli Bercika, wraz z jego żoną Anną, nie? Tradycyjna Śląska Święta Wojna, tak to nazwał Zbyszek w jakichś paru odcinkach. To jest postać przyjezdna z Warszawy. No i chodzi o sam fakt. Oj, dobra. No ale, no i wiecie, no i przez to nie można było oglądać, ale Telewizja Polska ostatnimi czasy w ogóle nie usuwa, znaczy nie widziałem, żeby ogólnie usuwała te seriale. Też plusem jest to, na przykład wiecie, macie te stare polskie komedie typu Miś, Rejs i tak dalej, to widać, że same wytwórnie, nasze wytwórnie, te studia filmowe, Zebra czy tam nie kończy, jak tam było,
właśnie same studia filmowe wzięły sobie do serca to, że ludzie lubią te komedie oglądać i same stworzyły konto na YouTube oficjalne, dzięki któremu można te komedie oglądać bez, wiecie, żadnych opłat. No nie licząc oczywiście reklam, które występują, ale wiecie, na YouTube reklamy można ominąć za pomocą adblocka. Ja tak mam, że adblocka mam klasycznie, wiem, powiem, to jest szczere wam powiem, że używam adblocka, nie mówię, że nie, aczkolwiek jeżeli na przykład oglądam, mam znajomego, który mi właśnie miniaturki robi, Wilku, ten od FM-a, właśnie u niego mam wyłączonego adblocka na streamach. Na streamach mi to nie przeszkadza, bo i tak jestem zawsze przed streamem, więc gdzie te były pieniądze? Przed streamem, więc te reklamy lecą, a ja wyciszam po prostu. Do generała Stadza. Od kapitana Wacherta. Sir, skryba przesłuchujący agenta Złotego Brzesku w bazie SS potwierdził nasze najgorsze obawy. Ten, który ratował młodego agenta z wykopaliska, zabrał też od ostatni medalion Tul. Mam nadzieję, że wyjaśni pan sytuację generałowi Zetcie. Napominając, że w tym czasie na służbie był kapitan Müller. Tak, Stefan Müller. O, Müller. Wiecie, Stefan Müller to jest bardzo znana postać w polskim show biznesie. Nie no, pewnie kojarzycie go z serialu... No, daleko, niedaleko. Serialu tego, jak się nazywało. Serialu M jak Miłość, też z programów typu Załóż się. No, z Europa da się lubić. On najpierw właśnie w Europa da się lubić występował. Później został aktorem, można tak powiedzieć, w serialu właśnie Miej Miłość, no i tak dalej. I tak dalej. To nie chodzi o tutaj nie omawiamy tutaj życiorysów oczywiście aktorów czy piosenkarzy, ale jakoś tą postać, mimo że to jest, wiecie, Niemiec. Niemiec, tak samo, lubię tak samo Kevin Ashton, też zagraniczna postać. Pewno, dużo było osób takich, które występowały właśnie w tym programie Europa da się lubić. Program był kręcony właśnie chyba dlatego, że Polska wchodziła, wiecie, do Unii Europejskiej. No i chcieli przedstawić wam, znaczy nam, wam, nam, po prostu mieszkańców krajów, które są w Europie, czy coś takiego. No i był ten program, no właśnie. Dużo osób było. Złoto, gdzie jeszcze? Było to złoto, nie pamiętam gdzie, ale może było w jednym miejscu, były dwa te. No i dużo osób to było, no ale bardzo mi się podobał ten program. No właśnie tam był Kevin Ashton, Stefan Müller, Paulo Cozza, to jest jakiś jeden z... Nie, to był Włoch, potem... Dwóch Włoch chyba było. Potem był Greg jakiś, potem był jakiś Rosjanin, ale Rosjanów nie pamiętam. Czeszka była, a z Czeszką zawsze się śmiać można, wiecie. Czeski to jest troszkę taki śmieszny język, ponieważ jak u nas autobusowe odjazdy, rozkład jazdy, to w Czechach nazywa się to odchody autobusowe. A, naboje. Właśnie chodziło o to, że granaty, że to się świeci, a nie mogliśmy tego wziąć, to znaczy, że to naboje. No, albo zepsuty automat do biletów jest, nie będę tutaj mówił głośno, ale na słowo, które nam się kojarzy z czymś, z innym, bardzo nam się kojarzy to z czynnościami przyjemnymi, ale dla dorosłych bardziej, nie dla dzieci i młodzieży. Gdzie jest ten... To złoto, bo naprawdę to złoto pamiętam, że było, ale nie pamiętam gdzie. Do generała od kapitana Wacherta. Sir, z przykrością informuję, że młody agent Złotego Brzasku został schwytany na arenie wykopalisk, został odbite podczas ataku sił partyzanckich. Strażnicy odpowiedzialni za zabezpieczenie zostali srogo karani.
Może być pan pewny, że wszyscy dostępni ludzie zostali skierowani do poszukiwań agenta i tego, kto stoi za tym śmiałym atakiem. Dobra. Czyżby tamto było przejście zablokowane właśnie dla Złotego Brzasku? Nie wiem, może. Ale skupmy się na rozgrywce tutaj. Tu byliśmy na szukaniu tego pomieszczenia. Tutaj. Tutaj jest. Tu było. 8, jeszcze brakuje mi 3 złota. Gdzie było to? Źródło mocy jest. No i wiecie, ten program taki fajny. Ale bardzo, bardzo mi się podobał. Tak samo, wiecie, powiedzmy też tak trochę o hokeju wam powiem. Pompowanie balonika względem hokeja. O, wejdziemy do elity, bo mamy słabą grupę. Mamy tam pokonać tylko Austriaków i Słoweńców, no i wejdziemy do elity. Co się okazało? Wcale nie było to takie łatwe. Przegraliśmy i z Austriakami i przegraliśmy z Włochami, przegraliśmy z Koreańczykami. Nie wiem jak tam plasują się następne mecze, ponieważ nagrywam to po drugim dniu bodajże Mistrzostw Świata Dywizji pierwszej A. No popatrzmy sobie na to, że teraz mamy, teraz zamiast walki o elitę mamy walkę o utrzymanie w dywizji pierwszej A. Tu możemy jeszcze spaść do dywizji pierwszej B. Tu jest ta książka tajemnicza. Okej. No zostało nam jeszcze jedno złoto. Czytam dane wywiadowcze. Do generała Statsa, od generała Zetty. Triptych został zatopiony niedaleko angielskiego wybrzeża, zanim wykonał zadanie zniszczenia Londynu atakiem rakietowym. Niestety przepadł też medalion Tyr. Manuskrypty wspominają o drugim medalionie, który znajduje się na terenie wykopalisk. Musimy dołożyć wszelkich starań, by znaleźć ten artefakt. Bez niego moje badania nad Woalem będą poważnie utrudnione. Wiecie, najśmieszniejszy na naszej... bardziej znaną tajną bronią Niemiec, która jest, wiecie, popularna, jest oczywiście... były rakiety V2 i V1. Znaczy tajną bronią. To były rakiety po prostu. Ale też powiem wam ciekawostkę, znaczy ciekawostkę, też jeżeli chcecie tak ciekawo, oczywiście ciekawostkowo zobaczyć, jakby mógłby wyglądać, jakby mogła wyglądać bursztynowa komnata, polecam sobie zobaczyć, aż bursztynowa komnata, te rzeczy z bursztynowej komnaty, polecam sobie zobaczyć film Stawka większa niż śmierć. Jest to film nowoczesny, uzupełnienie tak jakby Stawki większej niż życie, a właśnie polega na tym, na szukaniu przez Polaków, znaczy przez Polaków, szukaniu, poszukiwaniach właśnie bursztynowej komnaty. Prawdopodobnie to było tak, że nie pamiętam już, bo dawno oglądam, ale tak troszkę, może lekkim spoilerem, ale prawdopodobnie polegało no to na tym, że wprowadzono z powrotem Jana Kossa, czyli agenta J23, właśnie na jakiś tam pogrzeb wysokiej klasy generała drugowojennego z kraju sprzymierzonego z Niemcami, po generała Franco, coś takiego, no i miał za zadanie właśnie dowiedzieć się, gdzie ta bursztynowa komnata została schowana po II wojnie światowej, bo nikt nie chciał wierzyć, że została zatopiona według tam fabuły. No i niby okazało się, że jest w latarni morskiej,
Krzynie w krzyżowej królewcu, czy coś takiego. No i nie pamiętam, ale wiem, że ostatnia scena była właśnie polegająca na zniszczeniu wieży. Na wieży, na zniszczeniu właśnie. Czekaj, wieży. Jakie to wieży? Wieża. Pilny telegram do dyrektora BTO. Ponieważ książka kodowa, którą ukradłem z magazynu, jest bezużyteczna bez dekodera, postanowiłem przeszukać dom generała. Zgodnie z moimi oczekiwaniami, dom był pilnie strzeżony, jednak udało mi się wywalczyć sobie drogę do środka. Misja zakończyła się sukcesem. Dekoder jest w drodze do kryjówki z kręgu skrzyżowej, a generał został raz na zawsze uciszony. William DJ Blaskowicz. Jednego złota nam zabrakło, byśmy mieli perfekt misję. Dobra, w tym miejscu będę kończył ten odcinek. Mam nadzieję, że się podobał. Jeżeli tak, pamiętajcie o skomentowaniu tego odcinka oraz zasubskrybowaniu mojego kanału. Tak więc do zobaczenia, trzymajcie się i na razie, cześć, pa!